Od kilku dni przygotowujemy się do meczu czwartej rundy z Rapidem Bukareszt. To, co wiemy o drużynie rumuńskiej, przekonuje, że czwarta runda to runda dla tych, którzy umieją grać w piłkę, dla tych, którzy liczą, że wejście do grupy to już jest wielki sukces. Potwierdza to drużyna rumuńska. O nas nie mówię, bo jest to w pewnym sensie wyzwanie. Po wielu przeszkodach, które ta drużyna po drodze miała pokonać. Skład nasz, kadra nasza na mecz jutrzejszy nie zmienia się. Mamy 18 zawodników, tych, którzy byli do dyspozycji przed meczem z Ruchem Chorzów. Z wyjątkiem oczywiście Amira Spachicza, który po dwóch żółtych kartkach nie może być brany pod uwagę w pierwszym meczu z drużyną rumuńską. Przygotowania nasze przebiegają w dwóch, że tak powiem, kierunkach. Pierwszy, aby po wzmaganiach ligowych odpocząć i fizycznie, taktycznie przygotować się do meczu z Rumunami. A drugie, czy po drugie, wykorzystując również te wiadomości, które do nas dotarły o drużynie rumuńskiej. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że czeka nas przeprawa trudniejsza od poprzednich dwóch meczów. Pozwalam sobie tak określić, przyjrzywszy się w kilku meczach tej drużynie, jak i również oceniając umiejętności poszczególnych zawodników, łącznie z wiekiem, bo jeżeli średnia wieku tej drużyny jest około 30 lat, no to wiadomo, że w takiej drużynie, która ma zaistnieć jeszcze w dalszych rozgrywkach europejskich, nie grają 30-latkowie byle jacy. Ponieważ to jest pierwszy mecz, a samo losowanie było konsekwencją miejsca naszych drużyn w UEFA, czyli nie mieliśmy szansy grać pierwszego meczu na wyjeździe. Będziemy kończyć tą przeprawę z Rumunami w meczu wyjazdowym w Timisoara. Z pewnością mecz jutrzejszy jest meczem, w którym można coś zyskać, ale można też dużo stracić. Coś zyskać, mam na myśli uzyskać taki wynik, który będzie przynajmniej minimalną zaliczką przed rewanżem, a stracić, mam na myśli stratę bramek, które spowodują, że drużyna rumuńska będzie faworytem w rewanżu. Jeśli są pytania, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie trenerze, i zapraszam do zadawania pytań. Konrad Kaźmiarczyk, Interia PL. Panie trenerze, czy ktoś ze sztabu szkoleniowego oglądał Rapid akcji na żywo? Ja sobie przypominam, że pan bywa na konferencjach prasowych. Widocznie pan nie słucha to, co się mówi. Myśmy wysłali trenera Łukasza Czajkę do Rumunii na obserwację meczu, który przyniósł nam nie tylko obserwacje, ale również materiały z kilku meczów. Piłkarze uważa Andrzej Lewandowski, Aktisport.
piłkarze uważają, że to jest o wiele silniejszy rywal niż Lokomotiv i Dawid. Z tego, co pan trener mówi, wygląda na to, że podziela pan tę opinię. To w takim razie w jakich elementach są silniejsi? W wygodzie szkoleniu piłkarskim, czy jeszcze czymś innym? Ja sądzę, że te cztery mecze, któreśmy rozegrali w tych rozgrywkach, to jednak dały zawodnikom chociaż minimalne doświadczenie konfrontacji z drużynami, które grają inaczej, a które mają cel absolutnie taki sam. I sądzę, że jest to być może minimalny, ale jednak kapitał pozwalający na to, aby myśleć, że nie wyjdziemy na boisko, aby sobie pograć piłkę, tylko aby tak rozegrać ten mecz, aby brać odpowiedzialność za swoją grę w każdym sektorze, czy odpowiedzialności za przeciwnika i wykorzystać te atuty, które nam pozwalały również nawiązywać równorzędną grę, a nawet pokazać swoje te walory, dzięki którym stwarzaliśmy sytuację do zdobycia bramek. To może jeszcze pociągnę trochę dalej temat. Jak pan się spodziewa, że zagrają na Muli? Czy dalej defensywnie, czy jednak mimo wszystko was atakują, pomimo że są tutaj na wieży? Trudując te mecze, wprawdzie Ligi Rumuńskiej, to widać, że grają bardzo agresywnie, a tym bardziej zdają sobie sprawę z tego, że zdobycie bramki tutaj będzie dla nich dużym atutem w konfrontacji dwóch meczów, to spodziewam się, że mogą grać podobnie, na co już zwracaliśmy uwagę zawodnikom, ale również przeprowadziliśmy takie zajęcia, żeby przygotować się do tego. Ponieważ te dwa mecze rozegrane wcześniej we Wrocławiu z drużynami, które z jednej strony były nieznane, a z drugiej Śląsk był dla nich nieznaną drużyną, to oczywiście ja po meczach tych dwóch mogę powiedzieć, że tamte drużyny tutaj grały bardzo ostrożnie, licząc na rewanż. Dla nich to się skończyło tak, jak się skończyło. Jeżeli Rumuni będą chcieli tak samo grać, to będą liczyć absolutnie na rewanż u siebie, a tam jestem przekonany, że będą bardzo groźną drużyną. Stąd też pewnie chodzi o jedne, dwie pozycje, te pozycje, które bardziej zabezpieczają, nazwijmy to, naszą połowę, czy grę defensywną, czy pójście, że tak powiem, na całego. Wiem, że państwo chcecie mi bardzo pomóc i przypominacie, że mamy dwóch napastników. Z niecierpliwością czekacie, kiedy ja to zrobię. No ale mam przewagę nad niektórymi z państwa, bo jestem na każdym treningu. I nie chcę powiedzieć, że wiem, co robię, ale wiem, na co stać i jednego, i drugiego napastnika. Tym bardziej po pewnych kłopotach ostatnio w Oskampa w Chorzowie, gdzie został niemal staranowany dwa razy. Natomiast wracam jeszcze do tego, co mówiłem już tutaj na tej sali, że coś za coś trzeba będzie któregoś zawodnika wyciągnąć z tej strefy, z tej formacji, która jak na razie spisuje się nam dobrze. W takich konfrontacjach z drużyną, z którą nigdy się nie grało, a sama obserwacja na monitorze to jest za mało, aby już teraz
krótko mówiąc, pójść na całego. Mówię to dzisiaj przed meczem, a z pewnością jak będzie to odwrotnie, to Państwo napiszecie, że trzeba było pójść odwrotnie. Tomasz Weźmy, Telewizja Polska Wrocław. Przed meczami z Lokomotywem wspominał Pan, że stopień mobilizacji zespołu jest niższy niż przed meczami z Danii. Jak jest teraz? Teraz jest tyle mobilizacji i tyle strachu. Mam nadzieję, że ten strach ustąpi do jutra. A jak Panie Trenerze połączyć, bo powiedział Pan, że Rumuni grają agresywnie. Czyli my też będziemy musieli zagrać z pewną agresją. Jak to zrobić w przypadku tych trzech zawodników, a szczególnie jest teraz zagrożonych kartkami, żeby było i agresywnie, ale nie aż tak, żeby się wyeliminować przed tymi środkami. Ja nie będę rozmawiał z zawodnikami, żeby grali tak ostrożnie, żeby kartki nie chwycić. Pierwszy mecz jest w tym momencie najważniejszy, a po pierwszym meczu będziemy się martwić, co dalej. Ja nie sądzę, aby w tej chwili rozmiękczając w cudzysłowie zawodników przed tym meczem martwić się o rewanż, bo mimo wszystko to jest atut własnego boiska. Do 18 wskakuje Dudek w tym wypadku, który siedział na trybunie, to robię, tak? No, podmienia Spachicza. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Właśnie na Kiczerną Sportowy. Panie trenerze, czy Pan, że drużyna z Rumunii musi awansować do fazy grupowej Ligi Europejskiej? Przepraszam, czy mógłby mi Pan przypomnieć nazwisko? Cielemiański Łukasz, Kiczerną Sportowy. Nie wiem, czy we mnie ma na czarnej liście, czy nie. I gdzie Pana nie ma? Na czarnej liście, czy Pan nie ma, czy nie? Nie, ja mam skład Rumunów także. Natomiast takie pytanie, czy Rumuni, którzy muszą awansować do Ligi Europejskiej, tak naprawdę prezes, który w ten sposób chce działać, łatać dziury w budżecie, a wy nie musicie, ale możecie i tak już dużo zrobiliście, może wpłynąć pozytywnie na postawę drużyny? Nieprawdą jest, że my nie chcemy. Ja rozmawiałem z zawodnikami kilkakrotnie, dawałem do zrozumienia, że bardzo łatwo jest brać z klubu pieniądze, ale przyszedł czas, że można dołożyć do klubu. Nowa sytuacja wymaga nowych decyzji. Natomiast to słowo decyzji zamieniłbym, że wymaga od zawodników absolutnej mobilizacji i pokazania się tutaj wszystkich tych istotnych dla meczu swoich możliwości z jak najlepszej strony. Ja się nie martwię budżetem Rumunów. Gdyby mój tatuś był trenerem Szachtara Doniec, by mi pewnie pomógł, ale wchodzę po ziemi. We Wrocławiu mamy swoje problemy i wcale nie znaczy, że jest tak aż dobrze. Wyjdę troszkę z piłki nożnej, pójdę w kierunku polityki czy gospodarki. W Europie jest kryzys, to trzeba się martwić jednak o przyszłość. To może jeszcze raz ja, bo wspomniał Pan o tatusiu. Czyli... Proszę o niepolityczne nie pytanie. Czy Winnice i Czesku, czy spotkał się Pan kiedyś z nim i w jakiejś bezpośredniej walce klubowej? Nie. Bardzo żałuję. Panie trenerze, Dawid Miązek, Radio Trafik. Ewże konferencja jest to Meczu Śląsk-Rapid, a czy mógłby Pan króciutko ocenić szansę innych przedstawicieli polskich w Warach? Jutro Legii, dzisiaj Wisło. Ja powiem w ten sposób, że media, nawet mi dzisiaj rano było przykro, jak słuchałem w telewizji, w TVN-ie wiadomości sportowych, że mówiono, nie wiem, czy 10 minut o Wiśle, o Legii, o Śląsku nawet nie wspomniano, pomimo że Śląsk bierze w tych samych rozgrywkach udział co Legia Warszawa. Z drugiej strony wiem doskonale, że Państwo żeście połknęli, że tak powiem, dwa nazwiska Luboyla i Melikson, które są dla Was w tej chwili no, bożyszczami polskiej ligi. Jeżeli są prośby do Boga, żeby Melikson Wisłę wprowadził do
Ligi Mistrzów, jeżeli Legia Warszawa ma sprostać Moskalom, w historii sprostano im dwa razy chyba, raz pod Warszawą, raz pod Moskwą. Z Rumunami mamy zawsze dobre stosunki. Ja pamiętam, jak otworzono, może nie pamiętam jako człowiek, ale z historii pamiętam, że otworzono nam granicę tam, dają szansę jeszcze, żeby nas do końca nie wymordowano. Ponieważ wspomniałem, że to będzie bardzo twardy mecz, to jestem przekonany, że po meczu, bez względu na wynik, w przyjacielski sposób się rozstaniemy. Powracając do pytania, to no cóż, ja bardzo chętnie popatrzę na obydwa mecze, jak nasze drużyny to zrobią, ale też chcę przypomnieć, że to są dopiero pierwsze połowy tych meczów, a rewanż na Cyprze czy w Moskwie to będzie zakończenie tego. W tej chwili oczywiście, że wielką sprawą będzie, jeżeli wszystkie drużyny by zaszły jeszcze dalej. Byłoby fajnie, żeby kibice zapomnieli o swoich sympatiach, antypatiach, tylko kibicowali każdej polskiej drużynie, która walczy w pucharach. Niezrozumiałe było dla mnie, jak otworzono w Gdańsku przepiękny stadion z 30 paroma tysiącami ludzi i po meczu gwizdano po remisie tej drużyny z Krakowią. Jeżeli ma to być podobnie we Wrocławiu, to się zastanawiam, po co było tyle milionów wywalić na taki stadion. Kibice w Anglii kibicują swojej drużynie od początku do końca, bez względu na wynik. Trzeba się uczyć od takich kibiców. Nie na temat, przepraszam. To jeszcze, Michale. Czy macie jeszcze jakieś pytania? To jeszcze ja tak szybko zapytam. Powiedział pan Wisła. Mam szybko odpowiedzieć? Może tak, bo Wisła ma Meliksonę, a Śląsk, kto tym liderem będzie? W każdym meczu czekam na lidera. Państwo podkreślacie, że liderem jest Sebastian Mila. Ja absolutnie jego umiejętności doceniam. Stąd też bardzo liczę na niego.